Na początku lat 70. pan, absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej, poszedł do pracy w Urzędzie Miasta. Chociaż wcześniej związany był pan z zakładami mięsnymi, gdzie przepracował pan od niskich stanowisk do funkcji kierowniczych. Nietypowa dosyć kariera, zwłaszcza patrząc z dzisiejszego punktu widzenia. Czasy były nietypowe, czy człowiek był nietypowy, że możliwy był taki przeskok. Więc rozpocznę od tego, że kiedy odnawiano mi dyplom w Wyższej Szkole Ekonomicznej i przemawiałem w imieniu tych po 50 latach, odpowiedziałem, że nie mam jednego przedmiotu w swoim indeksie. Ten przedmiot to była wszechstronność. Mówię to dlatego, że spotykałem się często ze zdaniem, że jak można było być majstrem produkcji, potem szefem przedsiębiorstwa handlowego, potem wiceprezydentem, potem prezydentem, potem bankowcem i potem wieniackim, to znaczy znał się na wszystkim i na niczym. Bronię się tym zdaniem o tej wszechstronności. Ja do urzędu trafiłem oczywiście z prostej chyba przypadku. W książce tej przecież Mój Poznań powiedziałem o tym, byłem szefem miejskiego handlu mięsem, a więc handlu czymś, czego było bardzo mało albo wcale. Były to niezwykle trudne ekonomicznie czasy, ale i trudne dla dyrektora takiego przedsiębiorstwa. I Biały Dom, wiemy o czym mówimy, był tym, który rozsądzał, kto jest winien. I byłem na takim spotkaniu zaproszony, gdzie powiedziano nieprawdę. I właściwie chyba tylko naiwność moja sprawiła, że zabrałem głos i powiedziałem, że to nie jest tak. Widziałem śmierć w oczach moich kolegów, ale był tam prezydent miasta, który przypatrywał się chyba mnie, czy to jest ktoś naiwny, czy on jest mądry. I po tym spotkaniu dostałem propozycję przejścia do Wydziału Handlu, czyli koordynacji całego handlu w Poznaniu. Byłem rok, ale wszyscy dyrektorzy wydziałów spotykali się oczywiście z prezydentem i wiceprezydentami na spotkaniach i mówili na każdy zdawał sprawę ze swojego obowiązku. I słuchałem również, co mówili o kulturze, o sporcie i zacząłem się do niektórych rzeczy ustosunkowywać. I po roku zostałem awansowany, jeżeli tak wolno, na wiceprezydenta ze sportem i z kulturą i z handlem, który prowadziłem na zasadzie już bezpośrednio zarządzania. I te 10 lat to muszę powiedzieć, że było ono z pewnością latami, których co chwilę się czegoś człowiek uczył. Wiem tylko, że najwięcej mi sprawiało zadowolenia sport i kultura. Jako że w sporcie w Poznaniu w moich czasach było prawie 10 mistrzostw świata Europy. Arena kajakarskie, różnego rodzaju szermierka. I kultura z kolei, ponieważ to jest aż nie chce się wierzyć. W 79 roku po raz pierwszy przemawiałem na Wieniawskim. Jako wiceprezydent byłem związany z kulturą, w związku z tym miałem Wieniawskiego. I to mnie wciągnęło, nazwijmy to, trochę powiedziałbym, w świat, bo Wieniawski mnie wciągnął w świat. Były to konkursy w świecie, były to kontakty z wieloma artystami. Był to kontakt z Konradem Drzewieckim i z Ewą Wycichowską, gdzie się
nie najlepiej podobno zapisałem, że Konrad Drzewiecki napisał mi list o rezygnacji autorskiej z Teatru Tańca, a ja tego nie zrobiłem, a doprowadziłem do tego, że przejęła to Wycichowska. Duczmal nie miała mieszkań, dostała mieszkania, ale została w Poznaniu i działkę, bo inaczej by po prostu z Poznania wyszła. Powiedziałbym, że zanurzyłem się wtedy w kulturze i w sporcie. Ten handel był już taki, powiedziałbym, już trochę jako kwiatek do kożucha, ale to było chyba powodem, że byłem, do tej pory nie był nigdy, żaden wiceprezydent nie był prezydentem później. Żaden w historii. I wiedziałem o tym, że stąd muszę po 10 latach odejść, ponieważ przychodzili po kolei z Białego Domu, którzy byli sekretarzami. Był to pierwszy, był to Śleboda, drugi był to Piotrowicz. Nie będę oceniał, bo to nie moja tutaj sprawa, ale wiedziałem, że trzeba będzie stąd emigrować. I dostałem propozycję naczelnego dyrektora Międzynarodowych Targów Poznańskich. I przyjąłem tą propozycję. I wtedy mnie poprosił wojewoda Król, który był zielonym, jeżeli to słowo coś mówi. ZSL. Tak. I zaproponował mi prezydenturę. I powiedziałem, że prezydentem jest Stanisław Piotrowicz. I on mówi, ale Piotrowicz jest obok u mnie w gabinecie i wyraził nie zgodę, tylko prośbę, żeby. No i miałem na to, ile, 5 minut czasu. Albo te targi, albo zostać w mieście. Z drugiej strony ciągnęła mnie Malta, bo przecież to, co się z Maltą robiło, jako wiceprezydenta mnie gonili na wszystkie strony. Malta zaraz stała, a ja nie miałem żadnej szansy, żeby cokolwiek zrobić. Bo po prostu była to sprawa budżetowa i wprowadzenia do planu. I jak się Malta Maltą, ale poza tym wiedziałem, że na deskach był szybki tramwaj. Brałem w tym udział. Nie było na to pieniędzy, ale trzeba było to jak gdyby szukać. I się, pamiętam, jak się wyraziłem zgodę i była teraz na sesji głosowanie. Muszę powiedzieć, spuściłem głowę i nie patrzałem, kto głosuje, w jaki sposób, bo na sali było prawie 90 czy ileś radnych, w tym wszystkie odłamy, nie mówiąc o pełnej solidarności, o rozwalakach, jeżeli takie nazwiska, prawda, coś mówią, Aurelia Siwa, prawda, czy inni. Okazało się, że miałem 90 ileś procent głosów w tajnym głosowaniu, ale to było z powodu tylko jednego. Po pierwsze, że mnie znali jako wiceprezydenta, ale to nie wszystko. Wszyscy czekali, że będzie mundur. Mhm. Nie było munduru. A Król, trzeba uczciwie mu powiedzieć, nie czekał długo na zgłoszenie dalszych kandydatur. I powiem, że były to ciężkie czasy, ale też powiedziałem na sesji teraz, w tym czerwcu, kiedy dostałem tytuł honorowego obywatela Poznania, a wiem, że były głosy przeciwne również, powiedziałem takie zdanie, które chyba było esencją, że były to moje lata słoneczne z uśmiechem i chmurne o zachowanie twarzy. To tak jednym zdaniem. Natomiast dzisiaj, idąc ulicą, widzę wiele osób, które się do mnie pół uśmiecha albo kiwa głową i nie wiem, moja pamięć jest niestety kiepska, nie wiem kto, ale cieszę się z jednego, że dzisiaj, gdzie wchodzę do urzędu, a rzadko wchodzę, ale gdzie jestem gdziekolwiek, to ci, którzy dzisiaj rządzą, to
no, sympatycznie się wypowiadają. I z jednej, i z drugiej strony. Bo byłem u wojewody Hoffmana, witał mnie bardzo ciepło. Nie mówię tu o moim urzędzie, bo to są wszyscy ci, którzy wiedzą, co tu się działo i dzieje. Pan sam wspomniał, że został pan prezydentem w tym takim trudnym czasie. To był początek stanu wojennego, 82 rok. Po zawieszeniu, tak? Po stanie wojennym, po zawieszeniu. Właśnie. No i to było 1 czerwca. Czy nie obawiał się pan, że przychodzi pan do urzędu z takim odium o następnym? Bo ja nie przyszedłem do urzędu. Ja w nim byłem. Aha. A nie obawiał się pan, że odebrany pan zostanie jako kolejny członek tej ekipy, tej stanu wojennej? No bo przecież no więc, opozycja wtedy w kraju była dosyć mocna. No, tak? Wie pan, jest wypowiedź w tej książce Aurelii Siwy, która wiem, że była taką, powiedziałbym, bojowniczką Solidarności, która powiedziała o tym, jak ona mnie widziała w tych 10 latach. I myślę, że to, że miałem Radę Kultury z profesorem Zakrzewskim, że Brandstetter, z którym miałem bliski kontakt, no, były takie przypadki, w którym ja miałem pewne obiekcje. Natomiast nie wiem, czy mieli inni. Powiem chociaż o jednej rzeczy. Że przecież Brandstetter był no, absolutnie opozycja, jeżeli możemy użyć tych słów. I mieliśmy kontakt wzajemny na Winogradach, bywaliśmy. I nikt o tym nie wiedział. Jak Brandstetter umarł, a był pogrzeb na Miłostowie, to pojechałem z wieńcem małym. I byli wszyscy, no większość w duchownych szatach i widziałem w oczach, co pan tu robi. Bo ja byłem prezydentem miasta, mogłem przecież wszędzie być, ale widać było ten chłód. I wiem tylko, że wiem, że nikt nie miał przemawiać, bo napisał Brandstetter, że tylko może jeden dominikanin przemawiać. I jak kończyło się i miało składać się kwiaty, to się rozsunęli wszyscy, a ja stałem na końcu. Dla mnie zrobili miejsce. I poszedłem z tymi kwiatami z kierowcą. Kierowca niósł ten wieniec. Ukłoniłem się i wyszedłem, pojechałem. I nikt w gazecie nie napisał, że ja byłem na tym pogrzebie. I nie wiem, co to wszyscy o tym myśleli. Ale gdzieś za rok, czy za dwa, rozpętała się dyskusja, dlaczego on leży na Miłostowie, jest zaniedbany, a trzeba go przenieść na cmentarz zasłużonych. I odpowiedziałem do gazety jedno zdanie, że, bo to teraz było, niedawno, że Brandstetter leży u siebie. On do mnie przyszedł do urzędu i poprosił o sprzedaż miejsca na swój grób. Nie sprzedawaliśmy, ale Brandstetter był Brandstetterem. Jak napisałem, że miasto jest od tego, żeby było to, nazwijmy to, schludne i ładne, bo to on leży u siebie, u ciało. Mówię to dlatego, że wie pan, nie jest człowiek w stanie, ani nie mam zamiaru wracać do co kto myślał, bo nie jestem w stanie tego. Wiem, że można było, zarzuty były takie, słyszałem, że ja przyjąłem prezydenturę zamiast wówczas odmówić, bo tak większość światłych ludzi również robiła. No ale ja byłem za mocno w tym mieście zanurzony. 10 lat, kurczę, pracowałem, czy 11. I teraz mi otworzono drogę, że mogłem szybki tramwaj zrobić. Nie było żadnych pieniędzy, ale z remontów kapitalnych prezydent podjął. Zamiast naprawiać drogi, to robiliśmy szybki tramwaj, prawda? Malty nie mieliśmy żadnych pieniędzy. Ale Mikuła, którego zawołałem i prosiłem, czy by tego nie
próbował zaprojektować i zrobić, tośmy z różnych, nazwijmy to, pieniędzy ważniejsze zadania leżały, żeby zrobić to, co chcieliśmy, żeby jednak powstało. A wie pan, dzisiaj ludzie no, nie mogą tych rzeczy pamiętać. Przecież ja mam, było nie było, 87. No to jak teraz byśmy zwrócili 20 lat temu, no to przeczytałem, jak ktoś napisał, że Kaczmarek, jak został prezydentem, to chciał zasypać szybki tramwaj. No co mam powiedzieć, że na drugi dzień objeżdżaliśmy Poznań wspólnie, że mnie uściskał i powiedział, że to skończy? Komu mam to powiedzieć? Mhm. No skoro już jesteśmy przy szybkim tramwaju i przy Malcie, pan wspomniał, że to wszystko było robione troszkę na wariata, to znaczy no, oczywiście, że tak. Rząd centralny, bo wtedy... Niech, pan, niech pan mnie zapyta, czy był jakiś konkurs albo przetarg, nie? To nie te czasy, prawda? Nie te czasy. Tak, tak, tak. No dobrze, ale gdyby pan mógł chociaż pokrótce powiedzieć, jak się udało te pieniądze zdobyć? Więc szybki tramwaj to była sprawa trochę też z Suchocką. Mhm. Mianowicie ona została też premierem. I pierwsze dwa lata z remontów kapitalnych nie wykazywaliśmy. Remonty kapitalne była to kwota pieniędzy, którą otrzymywaliśmy z Urzędu Wojewódzkiego. To miasto było podległe wojewodzie. I wojewoda przymykał oczy na to, gdzie on te pieniądze idą. One szły na podpory, na, by nie wiedzieć, Bogdanka była przecież bez tego wału, bez tych przęseł, była wojna, żeby tą Bogdankę nie zanieczyścić. I Nowak, który był projektantem, inżynier Nowak szybkiego tramwaju, miał go prawie gotowy. I gdzieś po dwóch latach Suchocka, która miała jakiś związek z Poznaniem, no to zrozumiałe, zalegalizowała pierwszymi kwotami na szybki tramwaj. Tak ich było za mało. Iśmy do 90 roku, czyli do mojego końca, kiedy Kaczmarek to przejął, też 8 lat następne budował tą resztę. I nie było nigdy sytuacji, w której pieniędzy było na szybki tramwaj no tyle, że można było to szybciej skończyć. A proszę sobie wyobrazić, jakby to było dzisiaj bez pestki. W książce Maraton Grobelnego jest takie zdanie, które Grobelnemu zadał piszący, co uważa po wojnie za inwestycję najbardziej ważną. Odpowiedział, że nie mówi o swoich, tylko że był to szybki tramwaj i że to można w kategorii cudu określać, biorąc pod uwagę wówczesne możliwości. Malta była, oczywiście ze sportu szły pieniądze, bo zawsze na sport też były pieniądze, z tym, że ja miałem podpisaną umowę, że jak Malta zostanie skończona, to 50% da Ministerstwo Sportu, 25% wojewoda i 25% miasto. Ale proszę sobie wyobrazić, że w 89 roku to się wszystko przewróciło i był inny wojewoda, był inny minister, inny prezydent. Nie było już tak szybko, ale Jan Kaczmarek, który ten z Fundacji Rozwoju Miasta Poznania jeździł do Warszawy, mówił, że w końcu to ministerstwo przydusili, żeby spłacić to. Ja pamiętam końcówka lat 80. już z autopsji. Wiem, że to były czasy generalnie szare i tak trudno mi dzisiaj sobie wyobrazić, że wtedy realizowano tak dużą inwestycję właśnie i trzeba było zdążyć. No tak, ale ona nie, a to nie było, to był remont. To nie była inwestycja. Szybki tramwaj to był remont. W tych kategoriach to było. Wie pan, nie tylko szybki tramwaj, bo nazwijmy to drogi, niektóre też wychodziły poza. Robiłem Wawrzyńca, którego nikt nie pamięta. Ta, która idzie teraz z Antoninka również do tego Majakowskiego, teraz nie wiem, to się nazywa już inaczej, do Maltańska. No, to jest historia, którą myślę, wie pan,
Nie wiem, czy to się nawet da w jakiś sposób uszczegółowić. To zostaje to gdzieś głęboko. Powiedziałem, byłem na otwarciu Kopca Wolności. I słyszałem wprowadzenie przed tym. No oczywiście no nie można prostować rzeczy nieprawdziwych, bo jak? Posłałem książkę Kopiec Wolności profesora Boguckiego z Akademii Wychowania Fizycznego, twórcę kierunku rekreacja, bo to takiego nie było. I on napisał, jak to było z Kopcem Wolności. I wiem, no tam honorowano oczywiście mnie, ale to nie ma znaczenia. To nie chodziło o to, że na przykład myśmy mieli 1 000 000 m² do usunięcia smalty, do tak zwanego wybagrowania. Mieliśmy do przełożenia cybinę. A nie wiem, czy pan wie, dlaczego musimy przełożyć cybinę. Bo ona chodzi jakimś mułem. Nie, w kajakarstwie nie może być pomocy nurtu. Czyli trzeba ją przenieść z jednej strony na drugą, żeby w środku jeżdżący nie mieli jeden lepsze warunki, a drugi gorsze. To 70 ileś było szambowych wejść do Malty. Ewan, dalej z Antoninka trzeba było tak zwane bio-oczyszczanie stawów. Tych trzy są takie stawy po drodze, które poprzez przepływ można było oczyszczać. No, to wszystko są drobiazgi, ale one się składają na kupę. Mhm. Ja tak sobie myślę, jak pana słucham, że pan był bardzo też pewnie ówcześnie rządzącym na rękę, bo panu przedsiębiorczy, miał pan pomysły, nie bał się pan takich ryzykownych... Wie pan, ja nie miałem jednej szansy. Miałem jedną propozycję w życiu ministerialną. Mianowicie dostałem zapytanie, co ja bym zrobił, gdybym został ministrem kultury. Wiem, że nawet nie było odpowiedzi, ale było takie pytanie. Został wtedy ministrem Krawczuk. Profesor. I to było jedyne. Natomiast nie miałem żadnych propozycji zewnętrznych i nie ciągnęło mnie. Miasto było dla mnie, nazwijmy to, moim poligonem. I nie tylko to mówię o Hanowerze, nie mówię o innych miastach, ale gdzie się cokolwiek podobało, to usiłowałem przemycić do Poznania. Albo posłać takich, którzy potrafili z tym coś zrobić, jak powiedziałem dzisiaj o Patalasie. Bo gdzie poznański dyrektor jechał do laboratorium, do Hanoweru i patrzał, jak zrobić czerwoną kostkę na przystankach tramwajowych, bo tam widziałem, a nie umieli u mnie zrobić tego. U nas, u mnie. Z jednej strony są te inwestycje, na które pan zdobywa tam różnymi sztuczkami te pieniądze, a z drugiej strony no jednak miasto też jako obiekt, jako całość no, wymagało też pewnie remontów i tak dalej, bo prezydent Kaczmarek mówi, że w 90 roku jak on przyszedł, to musiał natychmiast te rury wszystkie słynne wymieniać, tak? Tak, ale... Infrastruktura się jednak przestała. Jeżeli teraz panu powiem, że na przykład na tramwaj szły pieniądze, które szły na remonty, no to pan wie, że gdzieś trzeba było kosztem czegoś, prawda? Ale wiem, że zrobił, no nie wiem, teraz Grobelny tego z Jaśkowiakiem na pewno nie zrobił. Na drugi dzień po wyborze Kaczmarka, a ja byłem na sali pierwszym, który mu pogratulował i który poszedł z śrubokrętem i odkręcił Andrzej Witowski prezydent, bo to tak do tego momentu wisiałem. I na drugi dzień, czy tam dwa dni później, wsiedliśmy w samochód z moim jeszcze kierowcą. On usiadł na przednim siedzeniu koło niego, ja z tyłu i objeżdżaliśmy cały Poznań i pokazywałem mu, co jest w trakcie, co jest zrobione, a co jest marzeniem. I tak sobie powiedziałem, dzisiaj mogę to powiedzieć, że
każdy prezydent następny powinien taką rzecz powtórzyć. To jest też dobry obyczaj przecież, tak? No ale ja wiem tylko, że jak w nocy zajechaliśmy do MPK na Głogowskiej, zajezdnię chciałem pokazać, to za 10 minut była cała dyrekcja. To było pójść do nocy. W Sanitechu, jak zajechaliśmy, za chwilę była cała dyrekcja. Poszła fama, uwaga, bo Kaczmarek jeździ z Wituskim i oglądają. I uważam, że z Wojciechem potem byłem bliżej może niż z innymi, a najlepszym dowodem było to, że są tak zwane corocznie zaduszki w Pałacu Działyńskich. Nie wiem, czy pan wie o tym. Jest tam 15 zawsze wspominanych, którzy umarli, a w tym mieście znaczyli. I się ma 5 minut czasu, żeby o kimś powiedzieć. Tam jest kapituła, która ustala, kto o kim i kto w ogóle będzie wspominany. I dostałem informację, że prośba jest, żebym powiedział coś o Wojciechu Szczęsnym Kaczmarku. Na to odpowiedziałem, że ja z nim nie pracowałem, że Grobelny pracował i Frankiewicz i inni powiedzieli, że pani Kaczmarkowa prosiła, żeby mówił to Wituski. I powiedział? I bo powiedziałem, powiedziałem o Kaczmarku, a ja w ogóle jestem tam rekordzistą, mam 15, z którymi, których wspominałem, a teraz będę miał 29 października kolejnego. Teraz będę, a wie pan, o kim będę mówił, czy nie? Miałem do wyboru do Gawłowskiego z dyrektora Mikołajczaka, marszałka i trzeciego Aleksandra Tecława. I mówię o Tecławie. Tak myślałem. A jeszcze chciałem wrócić do początku pana prezydentury. 82, w 83 roku, no taka wizyta duża papieża w Poznaniu. Pewnie dla władzy wizyta dużego ryzyka. No bo wiadomo, była ta kwestia tego, czy papież będzie mógł pod te krzyże pojechać, czy nie. Ostatecznie no nie mógł wtedy w 83. Jak pan zapamiętał ten pobyt? No pamiętałem papieża, w prosty przecież... sposób, że powołano tam komitet taki, w którym mnie jako prezydentowi dano zadanie przygotowania miasta, przygotowanie ołtarza, lądowania i ubrania wszystkich spraw związanych z tym. Nie miałem nic wspólnego z przejazdem, krzyżami. Wiem tylko, że to było szczebel wyżej chyba niż mój. Pamiętam o tym strobie, o czym powiedziałem, jakśmy wybrali to miejsce lądowania. Pamiętam rozmowę krótką z papieżem, jak mu przedstawiono, że jest to prezydent miasta i dwa zdania powiedziałem. Pamiętam, że jak nie wiem teraz, czy to przyjechał, nie, jak odjeżdżał, chyba to dostałem 3 medale papieskie. Złoty, srebrny i brązowy dla miasta, taką długą, i jeden imienny dla mnie, srebrny. Ten srebrny jest w domu i on ma swoje przeznaczenie dla mojej wnuczki, ale te 3 przekazałem do muzeum w ratuszu. Myślę, że tam się znajdują, bo to jest, jak trzeba traktować powoli, jako relikwie. I powiedziałem jeszcze może, że jeśli chodzi o zdjęcia, które dostałem papieskie od tego fotografa Marii, chyba się jakoś tak nazywa. No są zdjęciami, które przekazałem w mojej parafii do biblioteki, ponieważ nikt takich zdjęć nie miał i bałem się w ogóle w tej książce mojej, bał się wydawca, że się może nie jest to opodatkowane zdjęcie, ale myślę, że tych zdjęć papieża było w Polsce 1000 tego fotografa i że tu nie było tutaj chyba
możliwości, żeby ktoś jakieś pieniądze za to zabrał. Pamiętam tylko, że niezwykle trudne było zachowanie w jakimś momencie czystości na tym polu dębińskim. Tam było, nie wiem, pół miliona, milion, cholera wie ile to było. Przygotowanie, wycięcie niektórych szlaków, drzew, znaczy na tyle, na ile było można to przygotować. Potem była trasa oczywiście do na Ostrów Tumski. Prezydent musiał zadbać po drodze, jak wygląda to, o samochody, czyli inaczej mówiąc, taka ściśle administracyjna robota, ale robota, która widziałem po żegnaniu papieża, bo Stroba żegnał król i żegnałem ja, że jak powiedziałem, że niech Poznań zmusza słowo to do powrotu, to wiem, że odpowiedział i postaram się. No i wrócił później, wrócił. Tak, już pod krzyże. Jeszcze króciutko, pan relacje wtedy z ludźmi opozycji, zdarzały się takowe? Jakie to były relacje? Pan wspomniał o Pałubickim, że tutaj się... No, Pałubickim to wspomniałem, ten, ja prowadziłem w stanie wojennym wszystkie żywnościowe spotkania, znaczy rządziłem, inaczej mówiąc, rynkiem. Zaopatrzeniem. Tak. Zaopatrzeniem i Pałubicki na tym bywał. Z opozycji mogę powiedzieć, że najlepszy kontakt miałem taki, którego były dwa związki literatów. Bo jeden był Hadzi Nikolaou, druga była tam Najwer, inni. Znaczy jeden i drugi ze mną pracował. Byszczycki pracował, Naganowski. Dawał takie, nawet list tam jest od Naganowskiego, że szczęśliwy, że jest w mieście, w którym ja jestem prezydentem. No Naganowski, kurde, kto mówili się, że to jest nie wiadomo jaka opozycja. Rozwalak. Ja nie mogę powiedzieć, żeby ktokolwiek... Kiedyś rozmawiałem z księdzem Magasem, nie wiem, czy pan wie, kto... No, to on mi mówi, że cały czas trzymał za mnie kciuki. Lenartowski pisze też w tej książce o krzyżach, jak budowaliśmy wspólnie. Nie mogę powiedzieć, żeby inaczej mówiąc, na pewno nikt nie mówił o mnie w wielkich tam superlatywach, natomiast nie miałem żadnych sytuacji, które bym musiał się myśleć o tym, dlaczego ja się mam tłumaczyć. Zdaje się, że Laskowik i jego kabaret też zawdzięczają panu siedzibę. No, Laskowik. Laskowik mnie spotkał tylko na tenisie, bo graliśmy na Pułaskiego, a się spóźnił ktoś do mnie i graliśmy, powiedział, że nie ma. No ale z Laskowikiem to miałem i ze Smoleniem przecież. Nieprawdopodobne sytuacje, bo jedna z nich na przykład, którą opowiadałem, to był program bardzo, powiedziałbym, anty. I prosił mnie minister Wójcik, który był szefem NZ-u, były targi międzynarodowe, prosił mnie, czy bym mógł załatwić dla jego najbliższych spektakl. No, rozmawiałem z Laskowikiem, on mówi, to o 23 zrobimy specjalnie dla targów. I oczywiście o 23 zrobił. Ja umówiłem Brodę. Broda miał obok sklep z lodami. I jak o godzinie 12 zrobił przerwę Laskowik i wszyscy wyszli na stary rynek, noc. To był jeden sklep otwarty obok i loda. Był Broda ubrany na biało. I pierwszy wszedł i mówi, że tu lody ma pan? Tak, mam. A ile płacę? Nic pan nie płaci. Jak to nie płaci? O tej godzinie prezydent zakazał brania pieniędzy. No to wyszedł i powiedział jednemu czy drugiemu i oczywiście tam się zrobiła kolejka, a Broda podawał. A na drugi dzień rozpoczyna się briefing ministra na targach i mówi, że to jest jedyne miasto w Polsce,
którym o 24 godzinie można za darmo mieć loty. Tak, to są drobiazgi z Laskowikiem. Laskowik dostał ten woźną. Wywaliłem tam wtedy, to było łatwiej wywalić niż dzisiaj, bo dzisiaj to są już własnościowe sprawy. I wiem tylko, że teraz byłem na tym Laskowiku. Współczesny. No teraz było powrót do jakby tej, a był Górny, był Laskowik, był Jaślar, był Gołębowski. Przypomniałem sobie te sprawy, że przyszedł do mnie Bogdan Smoleń i mówi, że szefie, będziemy musieli coś zrobić. Czemu? Bo Laskowik przychodzi do nas, czyta Hegla i odbiło mu całkowicie. I on poszedł potem w te listonosze. I to się jak gdyby na jakiś tam czas urwało. A Smoleń został mi bardzo bliski, bo tam też napisałem to taki numer, który zrobił to. Zabrali mu prawo jazdy po pijaku. I go złapali drugi raz. I miał też prawo jazdy. Wyciągnął, ale nie powiedział. I poszedł na, skierowano sprawę na kolegium. Mój dyrektor z urzędu Pintera powiedział mu, uważaj, będziesz miał Smolenia. I staraj się jakoś tam, ma dzieci małe, zresztą miał nieszczęśliwe potem te przypadki w swoim życiu. Ale jeszcze nie wtedy. I na drugi dzień pytam, Pintera, Smoleń był? Był. Ale szefie, muszę to opowiedzieć. Wołają na wokandzie Bogdan Smoleń, otwierają się drzwi, szpara, wchodzi Smoleń, zabeczany, beczy, autentycznie płacze. Ale tak płacze, że nie mogą, ten sąd tam, obojętny jak to kolegium, nie może się uspokoić. Nawet policjant, który miał oskarżać, też nie wiedział, co zrobić. A on rozbeczał się całkowicie. Że dzieci, że tamto, że owodzą przestawiać, chciał tylko samochód i tak dalej, i tak dalej. No i ten wiedział, że mają więc pieniędzy żadnych, ale pół roku zabrania prawa jazdy, bo to był tak zwany warunek. I skończyło się kolegium, on skończył wszystkie inne, wychodzi, czeka na niego syn. Mówi, ojciec, widziałem Smolenia. No, miałem go na wokandzie. I co? No wzięliśmy mu tylko prawo jazdy. Ojciec, co to było? On pojechał samochodem. Albo Smoleń. Ostatnie pytanie. Bo te pana czasy prezydentowania są takie bardzo charakterystyczne, bardzo w takim gorącym momencie. I dla mnie takim symbolem jest też to, że pan pełnił te obowiązki do 6 czerwca 90 roku, jak sobie wynalazłem. Najpóźniej. Właśnie, ale wcześniej, tuż przed tym zakończeniem swoich obowiązków, taka symboliczna scena. Był pan na cmentarzu junikowskim i brał udział w ocenie najtrudniejsze moje przemówienie. Ołtarza Katyńskiego, tak? Tak. No właśnie. To tak napierała biskup, miał homilię, a miałem drugą. Wiem, że w pierwszym rzędzie siedział Pałubicki, no cała już ekipa nowa, a jeszcze stary prezydent, który wiadomo było, że odchodzi, poproszono mnie, żebym też coś powiedział. I pamiętam z tego dwa incydenty. Pierwszy siedział ko mnie generał Polech. Był taki generał, który był szefem komisarzy wszystkich wojskowych, ubrany po generalsku. I siedział ko mnie i w pewnej chwili mówi mi, panie prezydencie, jak mam się zachować, bo będzie za chwilę podniesienie. Klęczyć coś, zdjąć czapkę. Tak mi się zapytał. Powiedziałem, panie generale, niech pan stanie i salutuje. I muszę powiedzieć, że patrzyli nie na księdza, tylko patrzyli na Polecha, który wyprostowany stał i salutował. A przemówienie moje było o tyle trudne, że Katyń, czasy, siedzący ci wszyscy na tym, jak z tego wybrnąć?
powiedziała mi jakaś niewiasta potem, ale potem kiedyś, że sama za mnie się bała, co ja zrobię. A przemówienie oparłem na listach jeńców katyńskich. Które czytał pan akurat? No, wracałem do nich, ale miałem tekst nie mój, a kogoś, kto w Katyniu pozdrawiał, pisał ten. Z tego, no, napierała mi nawet, powiedział, że sam się lekko wzruszył. A przecież wiemy, kto to był Napierała. Napierała w tym Kaliszu przecież szedł ostro. Ja nie wiem, kto to był Napierała. Biskup. Biskup. Można się zapytać o niektóre rzeczy polityczne jeszcze. No, myślę o inwestycjach, to przecież na przykład cały Jarmark Świętojański, który reaktywowałem, cała przebudowa sklepów na Starym Rynku, przecież ile tam wyleciało tych sklepów, o których pan nie wie, tam były farby, tam były różnego rodzaju, powstało 6, dalej Muzeum Sienkiewicza z wichniarzem, Kraszewskiego, wczoraj zresztą było też tam uroczystość z Ignatym, z muzeum, ten z Iłakowiczówną, u której... Kotłownię tam polikwidował, wiem, na Starym Mieście też, tak? Kotłownie takie. Tak, wszystkie. No bo rzucali węgiel pod były zrobione fasady, odnowione, a rzucali węgiel. Kotłownie wszystkie zlikwidowałem. Ale dało światło i dźwięk było, nie ma tego, szkoda. Palmiarnię pan uratował. Palmiarnię uratowałem, ale palmiarnię uratowałem w taki sposób, żeby jej nie rozebrać, bo było niemożliwe przecież, nie? Trzeba było ją obudować i rozbierać w środku. Hanower tu pomógł. No i cmentarz Zasłużonych Wielkopolan tam też. Też, no. Z tego, no przede wszystkim, nie wiem, nie pamiętacie, ale były włamania do grobów. I trzeba było po prostu z tym zrobić porządek. Prezydent dostawał takie cięgi w gazetach, że pewne rzeczy były wymuszone. Było ogrodzenie, oświetlenie i pieniądze były dla plastyków na po kolei odnowę tych tam. Przeniosłem Trąbczyńskiego, przeniosłem Taczaka z Elbląga. Wojsko zbojkotowało to, ale generał Tenerowicz, mój sąsiad był, to wystarczyło. Dalej Cegielskiego przeniosłem, do dzisiejszego dnia król nie doszedł do tego, czy tam jest Cegielski, czy nie, bo Adam Kochanowski, który też jest taki z Poznaniak, dał do wiadomości, przyszedł, że kopią na przy mostu dworcowym kopią i tam był cmentarz i tam Cegielski leżał. W związku z tym poszukaliśmy mniej więcej wymiarowo, gdzie to może być. I podczas kopania były kości też. I te kości zebrano w jedną skrzynkę i tą skrzynkęśmy zawieźli na cmentarz Zasłużonych. Tam zrobili ten sam obelisk, jaki był tam w tym miejscu poprzednim. I król, oczywiście, myśmy to zrobili jako administracja i nie było żadnych, nikt z nami nie chciał, nawet Cegielski z nami nie chciał być razem. I teraz kładą wszyscy kwiaty, kurde, teraz kładą. I harcerze byli ze mną. Ale powiedziałem królowi, że nie gadaj, że tam nie ma Cegielskiego, bo może tam nie być. Że to jest symboliczne. Dzisiaj się DNA bada. Weźcie i sprawdźcie, bo być może, że jest autentycznie tam Cegielski. No, Trąbczyński to łatwo, bo przeniesiony został z Górczyny. Trąbczyński dostał z Nowiny, czyli natomiast Taczak, tak jak powiedziałem, żeby udowodnić, to musiałem mieć list, bo na, taki był zakaz konserwatora, żeby nie chować na cmentarzu Zasłużonych. Dzisiaj się chowa już bez niczego, bez tego. Ale napisał Taczak, że marzy, żeby być w Poznaniu.
A czemu wojsko zbojkotowało? Dlaczego pan wspomina o tym bojkocie? No bo nie była to inicjatywa wojska. Po prostu. No to jeszcze lepsza inicjatywa moja była, ułani mnie prosili, żeby odbudować pomnik ułana przy Paderewskiego, przy Ludgardy. I zdobyliśmy ten pomnik. Wszyscy byli wojsko, nie wojsko, wszyscy byli, ale robił to prezydent. I okazało się, że dostałem wiadomość w ostatniej chwili, że wojska nie będzie. Zostali ułani ze mną i było 5000 ludzi. Ale miałem harcerzy i harcerze wypełniali funkcję wojska. I potem się śmiałem, za 10 lat było otwarcie tego pomnika, robił Frankiewicz. I mówiłem mu, Maciej, byliśmy przecież już per ty. Ja mówię, Maciej, nie mów, że to jest otwarcie, prawda? Bo masz tu zdjęcia moje, jak stoję i przemawiam, nie? I pamiętam do dzisiejszego dnia też, że bym się mało co nie zapił, ponieważ tam jest taki zwyczaj. Prezydent jest szefem 15 pułku ułanów. Jak z końmi oczywiście zajechali pod ten pomnik, ten tłum cały ludzi i musiał Szczemiennego. Takie kurde zwyczaje były. No i obmnęłem, to się okazało, było taki czysty spirytus jak cholera. No ale zostaje to w pamięci niezwykle miło. I mówię, to jest ten pomnik też przecież. Ale wie pan, to tam na pewno się by urodziło jeszcze takich. Tak, jasne. To ciągnął będzie, pan to jak. To będzie jeszcze okazja. Póki co chcieliśmy też takich pigułkach. Kilka kluczowych tematów. Iłakowiczów na przemówienie na Iłakowiczów. Przecież wiadomo, że jak opublikowała te wiersze, między innymi ten Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Był rektor Ziółkowski. Był honoris causa u niej w domu. I ja tam opiekowałem się anonimowo, bo ona władz nie chciała znać. Ale jak umarła, to Stroba zrobił na mszę na Ostrowiu. Natomiast ja poprosiłem Kądzielę, żeby dał mi Muzeum Narodowe i zrobiłem trumnę i pożegnanie w Poznaniu, ponieważ ona miała wykupiony w Warszawie miejsce. I też przypominam sobie, że były to bardzo trudne dla mnie sytuacje, ponieważ ja wiedziałem, że ja będę mówił, bo muszę mówić, ale nie wiedziałem kto i zadzwonił do mnie. Wiem, że zadzwonił nie Maciejewski, ale szef literatów i powiedział, że chciałby dwa zdania powiedzieć, ale literatów znowu z tej ekipy. I powiedziałem, że oczywiście. I zadzwonił do mnie za chwilę, że chciałby, żeby jeszcze mówił Maciejewski. Maciejewski był prorektorem uniwersytetu i był twórcą książki o Czerwcu. Oczywiście był na indeksie pełnym. Ale co ja miałem zrobić? Powiedziałem, że owszem. On to mówi, w jakiej kolejności będziemy mówili? Tak, Naganowski był to. Naganowski mnie spytał, w jakiej kolejności będziemy mówili? A ja mówię, ja będę mówił pierwszy. A on mówi, a czy mogę spytać pana prezydenta, dlaczego? I pamiętam, jak dzisiaj powiedziałem, bo mam szansę wyjścia. No, po prostu okazało się, że mówili na znakomitym poziomie. Maciejewski na znakomitym poziomie. A ja mówiłem wierszami Iłakowiczównej. Ponieważ no, człowiek miał takich, miał po tym moim kabarecie studenckim wszystkie rzeczy sobie pisałem, nikt nie potrzebował mi pisać. A miałem taką pamięć, że jak sobie naszkicowałem, to mogłem wyrzucić do kosza, bo miałem już. Na Wieniawskim teraz ostatnio mówiłem przecież,
15 minut na pożegnaniu moim konkursu. I Gliński mówił po mnie i powiedziałem sobie, że obojętnie co, gdybym miał być ministrem i bym zobaczył, że dyrektor przede mną mówił z głowy, a on idzie na ten i podaje mu do przeczytania, to powiedziałem sobie, że wszystko jak wszystko, ale tego bym na pewno nie zrobił, a powiedziałbym od siebie. Od siebie, jak on się cieszy, że jest w Poznaniu, że Wieniawski, że tamto, aż się prosiło. A tak i poszło to, ale to...